Magda Dressler ma powody do zmartwień. Słynna restauratorka przyznała ostatnio, że bardzo obawia się o swoje zdrowie. Czy znawczyni gastronomii zagraża realne niebezpieczeństwo? Magda Dressler to bez wątpienia jedna z najchętniej oglądanych gwiazd telewizji TVN. Jej program, Kuchenne Rewolucje, od lat cieszy się wielką popularnością, a sama restauratorka stała się jedną z ikon telewizji. Pomimo tego, że kobieta jeździ ze swoim show po całej Polsce, to nie czuje się ona bezpieczna. Szczególnie w jednym miejscu naszego kraju odczuwa wielkie zagrożenie związane z zanieczyszczeniami powietrza. Czy kobieta ma się czego obawiać? Magda Dressler czuje się zagrożona. Czy restauratorka ma się czego obawiać? W jednym z ostatnich wywiadów gwiazda telewizji TVN przyznała, że jednym z największych problemów, z jakimi musi się zmagać w swojej pracy, są te, związane z zanieczyszczeniami powietrza. Jak sama zaznacza, szczególnie w jednym z miejsc naszego kraju czuje wielkie ryzyko zatrucia niebezpiecznymi związkami chemicznymi. Kraków bardzo lubię pod względem architektury, ale przyznaję, że nie mogłabym tam mieszkać. A to z tego powodu, że jest tam ogromny smog, a ja jestem na niego uczulona. Mam w Krakowie duży problem z oddychaniem, powiedziała gwiazda w wywiadzie z mediami. Czy gwiazda może się czuć bezpiecznie w swoim domu? Według ustaleń medialnych gwiazda w przerwie od nagrań Kuchennych Rewolucji zamieszkuje podwarszawskie Łomianki. W stolicy, w której gwiazda nagrywa chociażby Masterchefa, bardzo często dochodzi do przewyższenia norm zanieczyszczenia powietrza. Sama Warszawa, nie mniej niż Kraków, słynie wręcz z zanieczyszczeń, które spowodowane są dużą ilością samochodów i mieszkań. Czy tak wrażliwa na smog gwiazda ograniczy swoją działalność w showbiznesie przez zanieczyszczenia powietrza? Nie da się ukryć, że Magda Dressler od wielu lat stara się promować postawy proekologiczne i wielokrotnie podkreślała potrzebę inwestycji przez rząd w alternatywne źródła ogrzewania. Jak sama jednak zaznacza, nadal zamierza pracować nad Kuchennymi Rewolucjami niezależnie od tego, jakie warunki pogodowe spotka. Możliwe jednak, że w związku z tym, że gwiazda czuje się bardzo niekomfortowo w stolicy Małopolski, to przynajmniej na jakiś czas zrezygnuje z przyjmowania do programu restauracji z Grodu Kraka. Czy tak się stanie? Czas pokaże.